Zaostrza się konflikt w sanockim szpitalu. Po ginekologach, którzy domagają się podwyżek za dyżury kontraktowe, o swoje prawa upominają się położne i pielęgniarki, których głos w tej sprawie był do tej pory pomijany. To, że z dnia na dzień praktycznie oddział zostaje zawieszony w swojej działalności, na nas bardzo źle zadziałało i niestety mamy olbrzymi żal, że akurat tak nas to dotknęło i że w zasadzie ciągle mówi się o konflikcie, nie wiem dlaczego, lekarze, dyrektor, nikt nigdy nie uwzględniał personelu innego, czy to średniego, czy to personelu niższego. Swoje obawy przedstawiły podczas spotkania zorganizowanego w sanockim szpitalu. Mają żal, że dyskusja na temat funkcjonowania oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego odbywa się bez ich udziału. Obawiają się, że to one poniosą są konsekwencje konfliktu na linii lekarze-dyrekcja. Nas prawie 70 pracuje na tych oddziałach. Jeżeli oddziały zostaną, praca przerwana, oddział zostanie poddany likwidacji, więc my wszystkie stracimy pracę, gdzie my pójdziemy pracować. Dzisiaj czujemy zagrożenie tego, że nie tylko zarabiamy mało, jesteśmy, że tak powiem, bardzo obciążone pracą, ale czujemy gdzieś widmo utraty tej pracy. Każda ze stron wie, że jest źle, ale tak właściwie trudno powiedzieć, że jakieś wyjście zostało dzisiaj uznane za najlepsze. Na pewno potrzebujemy lekarzy, na pewno potrzebujemy rozwoju, na pewno potrzebujemy pieniędzy. No i teraz skąd to wszystko wziąć? Już dziś wiadomo, że dodatkowych pieniędzy na pewno nie będzie. Szpital jest zadłużony, a porodówka generuje straty. Tymczasem ordynator oddziału położniczego zapowiada, że z roszczeń nie zrezygnuje. Jeśli lekarze i dyrekcja nie dojdą do porozumienia, porodówkę trzeba będzie zamknąć. A wtedy pracę może stracić nawet 70 osób. O ile pielęgniarki znajdą zatrudnienie na innych oddziałach, położne trzeba będzie zwolnić. Zgodnie z ich wykształceniem mogą one tylko pracować w dziale położniczo-ginekologicznym, czyli w grę wchodzi tylko oddział położniczo-ginekologiczny, ewentualnie przychodnie K, poradnie K, natomiast no niestety nie mamy tylu tych miejsc oprócz oddziału, żeby zapewnić wszystkim pracę. Wszystko jest w rękach lekarzy, to od ich postawy zależy przyszłość oddziału, możliwość leczenia tych schorzeń i tych pacjentek w naszym szpitalu i również los personelu, czyli w tym przypadku położnych i pielęgniarek. Ale na razie dyrektor stara się robić wszystko, aby oddalić od siebie ten czarny scenariusz i uratować oddział. Wyjść jest kilka. W tej chwili staramy się wzmocnić ten oddział kadrowo, czyli mówiąc krótko, szukamy lekarzy zewnętrznych, dlatego że praktycznie na terenie Sanoka położników, ginekologów nie ma wolnych, którzy by chcieli podjąć pracę w szpitalu, a więc szukamy lekarzy z zewnątrz. Również rozważamy możliwość nawiązania współpracy z firmą zewnętrzną, która by na przykład zapewniła dyżury w oddziale, no i byłaby gwarantem nie tylko właściwie utrzymania oddziału, ale przede wszystkim rozwoju oddziału. Mam nadzieję, że będą to takie okoliczności, w których uwzględni się interes społeczny, czyli nasz interes między innymi jako grupy pracowników i będziemy mieć wpływ na to, jak będą prowadzone negocjacje. Z całą pewnością jako związki zadbamy o to, żeby nasze interesy zostały zabezpieczone w jak najlepszym stopniu. Na razie ginekolodzy i położnicy do końca miesiąca obstawili grafik. Co będzie dalej, tego na razie nikt nie umie przewidzieć. Jeśli sprawdzi się czarny scenariusz i oddziały trzeba będzie zamknąć, pracę straci nawet 70 osób, a ciężarne z Sanoka będą musiały jeździć rodzić do Brzozowa, Leska, Krosna lub Rzeszowa.